Nie. W poprzednich startach pech cię nie opuszczał. Przed tym rajdem mówiłeś, że byliście u czarnoksiężnika, żeby wreszcie było dobrze i chyba ta wizyta się opłaciła, bo gratulujemy podium w rajdzie Polski. Niesamowicie. Pozytywnie udało się. Było kilku czarnoksiężników, także nie wiem, którego to zasługa, ale no udało się w końcu dojechać na podium w eliminacji w WRC. Bardzo fajnie, naprawdę cieszę się niesamowicie. Bardzo trudny weekend to był. Było niesamowicie trudno. Walczyliśmy tak naprawdę o utrzymanie się na drodze. Nie mam umowy z Citroenem, więc mogę śmiało powiedzieć, że Citroen średnio lubi. Citroenie, jak te odcinki szutrowe? Nie wiem nawet co odpowiedzieć, ale naprawdę było niesamowicie trudno. Na asfalty jest to bardzo dobre auto, natomiast tutaj jechaliśmy naprawdę na bezdechu, żeby utrzymać się na drodze. A jeżeli dochodziło już do ciasnych zakrętów, to ten samochód po prostu nie odchodził. Było nam przez to bardzo trudno. Ale no takie są rajdy. Podziękowania dla całego zespołu Go Plus Cars Atlas Ward. Podziękowania dla Roberta za świetną robotę. Dla rejestrantów robili co tylko w ich mocy, żebyśmy mogli utrzymać się na drodze. No i dla wszystkich kibiców, bo było ich niesamowicie wielu, pozytywnie nas nastrajali na startach, na metach, na odcinkach, machające dookoła wszędzie ręce. Jesteśmy na mecie, ale świetnie.